Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wracamy na działkę, a raczej do naszego opuszczonego sadu, w którym kwitną, jeszcze nie wiem co to jest, ale się dowiem, kwitną drzewa, kwitną kwiaty, jest wiosna, jest pięknie i cudownie. Nie widzieliśmy się z Wami jakiś czas, w sensie nie nadawaliśmy z tej działki przez jakiś czas, bo najpierw był vlog z Pauliną, z prawniczką z Algarve, później była relacja z targów w Warszawie, targów małych domków, ale już od dzisiaj, przez najbliższe miesiące będzie kosiarka, będzie przycinanie, będzie zrywanie, będzie gotowanie i będzie życie na działce, życie na portugalskiej prawdziwej wsi. Jest melancholijnie, więc pomalutku, powolutku nawet mówię, jestem jeszcze przed kawką, więc nie będę przedłużał. Moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. Kto jeszcze nas nie subskrybuje, to zachęcam do tego, aby kliknąć przycisk subskrybuj, żeby po pierwsze być na bieżąco z filmami, a po drugie wesprzeć nas, bo im więcej osób subskrybuje nasz kanał, tym YouTube w większej ilości pokazuje te filmy i my dzięki temu mamy zyski z reklamy, możemy zalać kosiarkę do pełna. Więc jeżeli chcielibyście nam jakoś wesprzeć, pomóc, to kliknijcie przycisk subskrybuj, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, to wszystko sprawia, że YouTube i ten algorytm YouTube'a pokazuje te nasze filmy większej ilości ludzi i większa ilość ludzi może zobaczyć te piękne kwiaty. I mnie, i Kasię. Miłego oglądania. Przyszedł czas na to, aby spalić te wszystkie stosy, które tutaj powstają, te wszystkie kubki, które mamy poukładane na działce i wymyśliliśmy z Kasią, że musimy to wszystko zrobić z głową, mianowicie przygotować teren, ponieważ w Portugalii jest problem z paleniem tego typu rzeczy, trzeba to najpierw zgłosić na straży pożarnej, a dopiero później po uzyskaniu zgody można sobie zrobić takie ognisko. No i tak też zrobimy, ale gdyby była taka sytuacja, że coś się na przykład zaczęło palić, to będziemy mieć w pogotowiu wodę, spryskiwacz i wymyśliła Kasia bardzo mądrze, żebyśmy wyczyścili naszą studnię, bo my mamy tu na miejscu studnię, więc będzie dostęp do wody od razu wiaderkiem, sznurek, pyk i będzie można to wyciągnąć. Więc w związku z tym zacząłem czyścić studnię. Studnia była cała zarośnięta, tu wszędzie był burz i była pozasłaniana takimi patykami, co może będzie widać na starym filmie. No i usunąłem te wszystkie patyki, usunąłem też te pnącza, które tutaj wrosły w dół. No i widzę, że całkiem spoko jest ta woda. No teraz jest troszkę zmęcona, bo jest tam grzebałem grabkami i wyjmowałem tą trawę i wyjmowałem te patyki, ale jest ona dosyć czysta, przejrzysta, nie śmierdzi, nie jest zaglonowana. Jest w ogóle studnia zrobiona z cegieł. Wszystko to po prostu to są cegły poukładane naokoło. W niektórych miejscach się tutaj zasypało, ale ogólnie wydaje mi się, że jak w przyszłości wyczyścimy tą studnię, to będzie można nawet z niej pić wodę. Ci ludzie, którzy tu mieszkali, oni powiedzieli, że kiedyś pili wodę z tej studni. Tylko, że to było z 50 lat temu, więc trzeba byłoby to teraz wyczyścić i zbadać, czy ta woda jest zdatna do picia. A teraz będę kończył czyszczenie i wyławiał te patyki, ale wykrzywiły mi się grabie. Grabie z Brico, ze stali, są już pokrzywione. Nowe grobki. A nie ciągnąłem bardzo mocno, tam nie ma jakichś wielkich patyków. Niestety wyglądają jak wyglądają, więc podejrzewam, że na dzisiaj dokończą żywot tutaj, na tej studni. No ale nie mam innych. Więc jest jak jest. Będę używał tego, to co mam. Wyciągnąłem takie wielkie gałęzie, które były tutaj kiedyś rzucone na górę, żeby zabezpieczyć trochę ten teren. No i z czasem one po prostu zgniły i spadły, ale to co mam sobie pokazać, to nie, uważaj! O nie! O,
wyciągnę go. Szybko, szybko, misja ratunkowa. Trzeba żuka uratować. Nie no. Uważaj kolego. Trzymaj się tam mocno. I jedziemy do góry. Udało się. Chciałem go wam pokazać, ale łódź spadł do środka. Na szczęście się udało go wyłowić. No żuku, trochę ci tu namieszałem. Dobra, efekt końcowy mniej więcej wygląda tak na tą chwilę. Teraz tylko zobaczę, czy mi się uda wyciągnąć wodę. I na razie to zostawię. Niech ona sobie tam odpocznie, ta studnia. Tyle z tym będę robił. To będzie jakaś studnia awaryjna. Gdyby coś trzeba było ugasić, to będziemy z niej korzystać. Natomiast na co dzień będziemy brać wodę ze źródełka, które mamy na naszej wsi. Na środku naszej wsi jest taki kranik, do którego sobie jeżdżę. Czasami chodzę na nogach, czasami jeżdżę. No to jest dosłownie za tamtymi białymi, no nawet bliżej, koło tej palmy. Więc tam jest po prostu źródełko z wodą pitną, duże ciśnienie, więc mamy bardzo duże szczęście, bo nie musimy nigdzie specjalnie kamperem naszym jeździć. Mamy pitną wodę w naszej wsi z kranem, możemy sobie brać ile chcemy i panowie, którzy tu mieszkają, powiedzieli, że to jest pyszna woda, wspaniała, bonita. No to lecisz! Piękna, wspaniała woda. Za darmo. W Portugalii. Teraz tak sobie myślę, że ona jest taka czysta i fajna, bo może ona po prostu była przykryta i nie dochodziły do niej promienie słońca, a słyszałem, że jak promienie słońca dochodzą do wody, to ona po prostu się psuje. Teraz zastanawiam się, czym to przykryć. Nie mam nic, czym mógłbym to przykryć. Trzeba kupić jakąś plandekę chyba. Łukasz pracuje w studni, a ja zrobię kawkę, bo czas na popołudniową kawkę. Z tym, że dzisiaj jest turbo gorąco, więc zrobię kawę frappę. A żeby je przygotować, to zacznę od przygotowania mleka migdałowego. Ostatnio bardzo dużo go pijemy i jakbyśmy w Maroku, to zrobiliśmy zapas migdałów. Dlatego przez noc namoczyłam sobie część migdałów i dzisiaj rano wsadziłam wodę do lodówki, żeby była zimna. Powiem przepis na mleko i kawę, zostawię wam w opisie. A w całych przygotowaniach pomoże mi oczywiście blender, Blendy Go 3, który już znacie, bo kiedyś wam pokazywałam. Jest to blender, który posiada bardzo ostre ostrza, które zmielą orzech, lód i tak dalej. Używamy go do przygotowania shake'ów, można nim przygotować zupki, a dzisiaj przygotuję nim pyszną kawkę i mleko. Super wyszło. Dobra, mleko mamy. Teraz umyjemy blender i przygotujemy kawkę. Kawka się robi, a ja w tym czasie powiem wam dwa słowa na temat Blendy Go 3. Jest to blender, który mamy już pół roku. Jesteśmy z niego mega zadowoleni, przede wszystkim dlatego, że nie ma żadnych przewodów, jest przenośny, można go wrzucić do plecaka, bo jest dobrze zakręcany, nic się z tego nie wylewa. No i można go wrzucić do kampera bez problemu, nie trzeba myśleć o kablach, więc to jest świetne. Można go naładować zwykłą taką USB wtyczką. Ma bardzo fajnie ukształtowane ostrza, które są w stanie zmielić wszystko. I co jeszcze fajne, to on ma taki tryb pulsacyjny, który sprawia, że to mielenie jeszcze lepiej przebiega. Także jest to świetny produkt, który chcemy wam serdecznie polecić. No i właśnie teraz jest super okazja, żeby zaopatrzyć się w taki blender, bo przede wszystkim idzie sezon wakacyjno-letni, ale też dlatego, że Blendy Go obchodzi piąte urodziny i jeśli teraz w trakcie tego okresu świętowania zakupicie dla siebie taki blender, to weźmiecie udział w konkursie, w którym jest do wygrania wycieczka na Bali i dwa iPhony. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie. A także teraz jest w promocyjnej cenie za 199 zł. Nigdy wcześniej nie był w takiej niskiej cenie i prawdopodobnie już nie będzie, bo jest to właśnie z okazji urodzin. Także no ja nie mam tu nic więcej do dodania. Jesteśmy mega zadowoleni z tego blendera i korzystamy z niego bardzo często. O, słyszę, że kawka się już robi, także zaraz tutaj dorzucimy trochę lodu, zmiksujemy i będziemy popijać.
super, bo zrobiła mi się pianka, a o to chodzi we frappę. Teraz jeszcze zrobię piankę tu, wymieszam i będzie miodzio. Łukasz! Jestem umęczony. Leje się ze mnie, po prostu jest tak ciepło. Niewiarygodne. Znaczy, wiarygodne. O Boże, Kasia, po prostu przychodzisz samą siebie. Dziękuję. Mam to pomieszać? Pyszne wyszło. Z lodem? Kasia jest najwspanialsza na świecie. Na zdrowie, Kasienko. Zdrowie. O, brzmi lepiej. O nie, kapnęło ci na to kimono? Czekolada. Strasznie to było dobre. Na mnie też kapnęło. Chcę jeszcze jedną. Przyjechałem pod budynek Straży Pożarnej po to, aby zgłosić ognisko, które będziemy robić na naszej działce, bo w Portugalii jest susza i tu są pożary, jest zakaz robienia ognisk, jeżeli się ich nie zgłosi wcześniej. Więc przyjechałem właśnie po to, żeby zgłosić taką imprezę, ale nie będę brał kamery, żeby ich tam nie płoszyć, więc postaram się nagrać coś na dyktafon i potem wam powiem, jak było w środku. Hello. I came here because I would like to ask for permission. I would like to make a fire, bonfire on my land because we clean the land, okay. We cut the grass and everything. Okay. It's not here. Uh-huh. It's a site. ICNF, Krawienny Popiał. It's website? Yes, website. Aha, okay. No dobra, byłem właśnie teraz w Straży Pożarnej i się dowiedziałem, że... A to wam powiem w samochodzie. Okazało się, że nie trzeba było tu przyjeżdżać, wystarczyło wejść na stronę internetową ICNF i tam zgłosić, podać adres, zaznaczyć na mapie, na Google Maps, zaznaczyć, gdzie będzie to ognisko, kiedy, o której, i od razu ta informacja jest wysyłana do Straży Pożarnej i do takiej Straży Miejskiej GNR-u tutejszego i oni po prostu mają już tą informację. Jeżeli warunki atmosferyczne i zagrożenie pożarowe jest na tyle duże, że mogłoby być tego pożar, to od razu dostanę komunikat, że nie mogę po prostu zrobić tego ogniska. No i trzeba będzie po prostu odczekać, aż te warunki się polepszą. Więc wracam teraz do domu, wejdę na stronę internetową i zgłoszę nasze zamiary rozpalenia ognia. Opa! Ale wcześniej jeszcze pojadę do Chińczyka kupić taką płachtę, którą zakryję tą naszą studnię, żeby tam nie glony mi się nie pojawiły. Nie była to daleka podróż, jak widać. Już jestem z powrotem. Wziąłem sobą kamerę, ale zapomniałem po prostu o tym, że mam ją kręcić. Kupiłem taką siatkę. To nie jest geowłóknina, to jest jakaś po prostu siatka zielona, ale wydaje mi się, że ona spełni swoją funkcję, że ona po prostu zablokuje to słońce, żeby nie wchodziło do studni i no glony, żeby tam nie żyły. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy to w ogóle jest dobry pomysł. I tak to wygląda. Zostało mi jeszcze trochę. Zastanawiałem się, czy przykryć drugą warstwę, ale nie będę przesadzał. Wydaje mi się, że jedna warstwa wystarczy. To i tak jest tymczasowe, bo docelowo tutaj zrobimy po prostu czyszczenie tej studni. No i podniesiemy kręga, tak żeby to po prostu zabezpieczyć, no bo teraz widzicie, że jest dziura. Już mamy taki trochę zachód słońca, więc będę teraz grabił i przygotowywał nasze paleniska. Potem jeszcze muszę zgłosić to palenie, ale to jak już się ściemni. Póki jeszcze jest słoneczko, to biorę grabki i będę sobie grabił. Zdecydowanie przyjemniej niż jak grabiłem dzisiaj koło południa, bo było 30 stopni. Ciężko, ciężko. Dobra, biorę grabeczki.
Już miałem iść spać, ale mi się przypomniało, że nie zgłosiłem tego ogniska. Teraz po prostu się loguję i zgłoszę na jutro to ognisko. Mamy kolejny dzień, pięknie słoneczny. Wczoraj grabiłem, nie pokazałem wam wszystkiego jak grabiłem. Dzisiaj Kasia mi pomogła, teraz w tym momencie Kasia jest na górze naszej działki i ona tam grabi. Ja jeszcze dzisiaj dokosiłem tam parę miejsc. Zostawiłem jedną wyspę miłości, żółtą, żółte serce i chyba na tyle nie będę więcej kosił. Jest godzina 13, więc ja sobie grabienie zostawię na później, jak mi trochę ta trawa podeschnie. A teraz chciałbym się dostać do tej figi. Ona jest zarośnięta cała tą różą dziką i pomyślałem, że jak będę z drugiej strony, to będę w cieniu i będę mógł sobie coś robić, ale już nie będę w tym pełnym słońcu, bo jednak dzisiaj ze 2 godziny kosiłem i no trochę mnie przegrzało. Tak wygląda ta figa. Ona jest po prostu cała zarośnięta dziką różą, która jest no ładnym kwiatem, ale wolałbym, żeby rosła gdzieś indziej i żeby dała spokój naszej fidze, która niestety nie ma żadnego owocu. Mamy kilka fig, mamy przynajmniej 3-4 figi na naszej działce, ale na tej nie widzę absolutnie żadnego owocu, więc domyślam się, że ona po prostu jest zarośnięta tym buszem. Patrzcie, jak to wygląda, okropnie. Strasznie. Tu trochę skosiłem kosiarką, tak zszarpałem to, ale no ja nie wiem, czy mi się to w ogóle uda tam dostać do środka. Spróbuję, pomalutku, po jednej gałązce będę wycinał. To jest w ogóle gałąź tej róży. To będzie ciężka sprawa. No ale nigdzie mi się nie śpieszy, więc mam na to czas. Na jutro mamy zaplanowane palenie ogniska. Będziemy je palić na środku naszej łąki. A nie, nie. Była zmiana planów. Mieliśmy robić to w ognisku w miejscu, w którym będzie kontener, ale Kasia się dowiedziała, gdzie ja zaplanowałem kontener, to przyszła i powiedziała, że ona się nie zgadza, że ona chce w innym miejscu. I znalazła lepsze miejsce, gdzie będzie nasz kontener i magazyn, taki warsztat. Do teraz co tej figi. Biorę sekatory i będę sobie dubał. Udało mi się dotrzeć do środka. To już jest prawie wszystko wycięte. W ogóle kupiliśmy sobie z Kasią takie grube rękawiczki. I wreszcie nie wbijają nam się te igły do dłoni, bo jeszcze w tej ręce mam tutaj właśnie dużo drzazg powyciąganych. A w tej już jest elegancko takie grube, skórzane za 5 euro w chińskim sklepie. No i ciacham. Widzicie tutaj po prostu nasze pnącza już pocięte, wyszarpane z góry, a tak jeszcze takie gniazda jeszcze zostały. No, jako tako to idzie. Tutaj to wszystko, słuchajcie, tutaj jest jeden wielki burz był. Nie prześwitywało słońca, nie widać było po prostu tych kwiatów tam z tyłu. Wszystko było tak fest zarośnięte, jak powiedzmy tutaj. No i patyczek po patyczku wycinam. Kasia pomogła mi z tamtej strony, Kasia wycięła tam burz, a ja z tej strony. Teraz idę po grabki i to wszystko wyciągnę. Bo powidły, nie wiem, jakoś to muszę wyszarpać. No i potem dowrócę i będę dalej szarpał. Dużo różnych roślin tutaj rośnie, nie tylko ta dzika róża. Mamy też jakieś takie chwasty, ale wydaje mi się, że mamy tutaj liść laurowy. Jest jakieś takie drzewko, które jak przeciąłem, to zaczęło bardzo ładnie intensywnie pachnieć. I wygląda mi to na liść laurowy, więc całkiem możliwe, że nie będziemy musieli kupować. No, to jest liść laurowy. Mamy swoje liść laurowy. Możemy teraz zrobić bigos. Taki ma pnącza ładne, zielone. To zostawię w takim razie. Patrzcie się, tutaj jest w ogóle cała taka gałązka. Całe to drzewko jest liściem laurowym. To super. Będziemy pakować i wysyłać wam do Polski. Kto będzie chciał otrzymać ekologiczny, bionaturalny liść laurowy od Kasi i Łukasza. Zrobimy taką paczkę kiedyś, taką wysyłkę. Super, cieszę się. Bon dia! Moi drodzy, to
Przyporządkowanie pola zbliża się do końca. Myślałem, że po prostu rano się obudzę o 10, zacznę ognisko, o 12 skończę. Jest godzina 14, a jeszcze nie zacząłem nawet ogniska, bo zacząłem zwozić te wszystkie kopki, które były tam, na górze, tam gdzie po prostu grabiliśmy i zostawiliśmy sobie siano. I teraz właśnie przyszła Kasia, ładuje na taczki i zwozimy w okolice miejsca, gdzie będziemy palić ognisko. Tu mam taką wielką wielgachną po prostu kopę i to po partiami będę tam wkładał do ognia. No zobaczymy. Uda się, Kasia? Spalimy to dzisiaj? Mam nadzieję, że spalimy to dzisiaj. Ten taki kompost, który z poprzedniego odcinka widzieliście, z pod Neszpery, przenieśliśmy na inne miejsce, ale on zaczął wysychać, więc przykryliśmy go trawą, żeby on tam sobie te robaczki miały nadal wilgoć. I ona jest pyszna ziemia, smaczna, najlepsza, po prostu można ją już jeść. Żartuję. Teraz idziemy na krótką przerwę na lunch, a potem wracamy i będziemy palić ognisko. Przyszedł czas na palenie ognia. No i palimy. Łukasz z Kasią palą trawę. Ha, tytuł vloga. Pięknie pachnie trawskiem. Ale ciepło. Tam jest mój strażnik, strażak sam. Ej, strasznie się to jara. Idzie za mną ten dym. Fuj! Elegancko. Pięknie, pięknie się pali. Dobra, to dokładam. Na naszego wana? Super. Ale kopcy. Wan zamknięty? Nie. O nie. To przebiega spokojnie i cudownie, ale popatrzcie, co jest nad nami, jakie halo. I Łukasz nam zaśpiewał, no cudownie. Wow, pięknie. Wow, tęcza dookoła, nie? No. Niesamowite. Piecze mnie ten dym w oczy. Kiełbasy tu nie usmażyliśmy. No to pierwsze ognisko dopiero. Na razie okadzamy te kąty. Idziemy tam, Kasia. Kto to? Ja? Ja mam iść, czy ty idziesz? Nie wiem, to chodźcie, bo ja nie rozumiem po portugalsku. No ale ty nie możemy ogniska samego zostawić. No to idziesz ty? No. Potar. Falo inglés. Portugués. Un bocadinho de português. Catarina, nice to meet you. José. Potar. Potar. Pan tu mieszkał. Lukas. To? Algum já, to. Agora? Sim. All this? Pelo menos este aqui. Pan chce teraz to? Okej, super. To fajnie, pan zabierze to siano, tak? Tak, tak zrozumiałam. Pan przyjedzie dla zwierząt, to weźmie. No to perfekt. No i samo się rozwiązało, fantastycznie. Trochę mój portugalski zaczyna działać. W podstawowych słowach się dogadam. Więc przyjechał sąsiad, zobaczył ten dym. Przyjechał sąsiad z domu obok. Powiedział, że ma zwierzęta i że on sobie zabierze tą trawę dla zwierząt. No i tyle. Więc fajnie, nie musimy tego wszystkiego jarać, zjaramy tylko gałęzie w takim razie. I jakieś takie, no gałęzie po prostu, a resztę sobie będą miały zwierzątka. Super. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszymy. Ej, to tak, to w takim razie to mogę to bardziej kosić, bo ja już przestałem kosić, bo zastanawiałem się, że to jest strasznie dużo tego siana, trzeba to robić z tym i tak dalej. I miałem taki pomysł, żeby jakiemuś rolnikowi zaoferować, ale ja nie mówię po portugalsku. Chodził od domu do domu i pytał się, czy ktoś chce siano? Chcesz siano? Oj. Więc teraz palę tylko te kujki i siano zostawiam dla pana. Super. A mam nadzieję, że może się w ogóle uda, że się dogadamy, że on tu by te zwierzęta przeprowadził może. Byłoby super. I by sobie po prostu zjadły, a my byśmy nie musieli kosić. Świetnie. Pan José, który tu przyszedł, jest z Kamary, czyli z Urzędu Miasta, najbliższego miasta, obok którego mieszkamy, i załatwił, poprosił sąsiada kolejnego, który przyjedzie za niedługo, jutro prawdopodobnie, albo pojutrze, przyjedzie z traktorem i on to wszystko skosi. I ten sąsiad jest policjantem.
Ja mówię, o kurde, ale nam się trafiło. Jednej strony gość z Urzędu Miasta, drugiej strony policjant. Po prostu my trafiliśmy lepiej niż się... O, Jezu, strasznie się cieszę. No ja też, tym bardziej, że z jednej strony zmierzałem trochę tej łąki, bo jest śliczna, ale z drugiej strony tutaj w Portugalii podobno, jeszcze nie wczytałam się, ale podobno trzeba właśnie wykosić wszystko, żeby nie było pożarów. Jest to właśnie takie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Także tak zrobimy, wykosimy to wszystko i... Znaczy my. Pan sąsiad nam wykosi, super. A teraz fajnie, bo ta cała trawa nie pójdzie też na marnację, tylko zjedzą sobie owieczki, więc po prostu fantastycznie. Super, przemili ludzie. Ale rozwój akcji. Kilka godzin później nasze pole już jest prawie całe wyczyszczone. Nasz super sąsiad nowy zabrał wszystko, co tam było. 4 razy tu przyjechał tym swoim samochodem, 4 razy załadowaliśmy. Została jeszcze taka jedna kubka i tutaj, ale on powiedział, że jutro to przyjedzie i zabierze. Dużo się dowiedzieliśmy też od niego. Zmierzyliśmy naszą studnię. Mamy 2 metry, 2 do 3 metrów wody. Powiedział, że w lecie to wyschnie raczej. Zmniejszy się ta ilość wody i wtedy będzie trzeba to wyczyścić. Powiedział nam też, że nasze oliwki trzeba przyciąć. Po prostu trzeba obciąć wszystko, co tam jest na tych oliwkach, ale on to zrobi. On przyjdzie tu kiedyś i nam to zrobi. Dużo rzeczy powiedział nam. O, na przykład to drzewo, które się jak długo zastanawialiśmy, myślimy, że to jest wiśnia, czereśnia, okazało się, że to jest morela. To nam kazał wyciąć. Powiedział, to się rozprzestrzenia. No, bardzo sympatyczny facet i o dziwo dużo rozumieliśmy, dużo udało nam się skomunikować. Mamy do niego zaproszenie na kawkę. Okazuje się, że jego żona mówi perfekcyjnie po angielsku. Więc pomalutku ułożymy sobie tutaj życie na tej portugalskiej wsi. Przesympatyczni ludzie. No, to co słyszeliśmy o Portugalczykach ze wsi, to się wszystko sprawdza, bo każdy jest życzliwy, każdy chce nam pomóc. Powiedział nam oczywiście o wodzie, że jest pitna, pyszna, mówimy, że już wiemy. Zaprosił nas na imprezę, te dni wsi, które będą, też bardzo był podniecony, że te dni są, więc no, miło i sympatycznie. Kończę ten odcinek. Cieszę się, że dotrwaliście. Część z was na pewno dotrwała do końca. Chcieliście zobaczyć, czy spłoniemy, czy nie spłoniemy. No nie spłonęliśmy, spłonął burz, spłonęła Silva. To też się dowiedziałem, że te chaszcze, które się tutaj namnożyły, jest ich po prostu milion. To się nazywa Silva. Słownik niestety nie dawał rady, bo mi pan od kosiarki powiedział, że to jest na Silwę, ale ja nie wiedziałem, co to jest Silva. Więc już wiem, że to są takie po prostu... Haderdzie! To, gdzie dostał, to jest Silva. I dużo innych słów nam powiedział pan, ale o tym wszystkim wam powiem w następnym odcinku. Teraz będę to zagaszał zgodnie z instrukcjami od straży pożarnej. Trzeba to zagasić wodą, roztegować, umyć się i spać. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny. Bajo!